Cześć, z tej strony Paweł, witam was na moim kanale, nazwie Bielicowy, a to kolejny odcinek z gry Workers and Resources Soviet Republic. Mamy 14 lipca 1961 roku i w sumie mam dobre wiadomości. Betoniarnia ma dostępne wszystkie wymagane składniki. Tak w ogóle, jak tu wody jest zapas. Okej, na pewno. Tak jest, wody zapas. Więc możemy powiedzieć naszym biurom budowy, że gdyby potrzebowali betonu, to proszę go przywozić już stąd, nie z zagranicy. Prawda, on jest tak, prawie tak samo zagraniczny jak ten kupowany tam, ale chociaż tyle, że będzie mniej kilometrów do przyjechania. To widzę, że ten też sobie całkiem nieźle, więc nieźle radzi, więc być może niedługo przełączymy się też z tym. A to gdzie tu jeździł? Aha, co jest? Tu jeszcze. Dobrze, więc tu mi nic nie zbudowałem. Chcę, dobra, bo teraz za dużo rzeczy chcę naraz powiedzieć. Bo chcę zacząć budować biuro budowy kolei, które umożliwi nam chociażby zacząć budowę, nawet jeżeli jakieś odcinki podciągniemy ręcznie. Jednak biuro budowy umożliwi nam zbudowanie tej sieci torowej w jakiejś tam kolejności. Może lepiej, może gorzej, ale niech ta kolej się, niech ta sieć kolejowa powoli się buduje. W międzyczasie myślę, że ogarniemy sobie turystów, żeby zarabiać trochę więcej. No, zaletą samodzielnej budowy będzie to, że jeżeli będziemy widzieć, że jest mało pieniędzy, wstrzymujemy import materiałów, budujemy tylko to, co w danym momencie, zarabiamy jakieś pieniądze i tak działamy. Dobra. Na rozgrywce, którą przerwało mi aktualizacja. Ja już tu miałem w tej okolicy bardzo fajnie zrobione biuro budowy. Nie wiem, czy uda mi się to rozwiązanie powtórzyć, ale warto spróbować. Najbardziej boję się tego, że będzie to wymagało ode mnie burzenia dróg, a nie wiem, czy te drogi zostały naprawione i działają poprawnie. Więc ja sobie wtedy wziąłem ten taki magazyn 400 ton i podłączyłem go sobie tu do tego. Ten mniej więcej sposób to było chyba tak. Teraz myślę, czy jakoś inaczej nie dałoby się tego zrobić. Tu fajnie, ale niestety nie wyprowadzę w bok tego żwiru. Widzę, ten projekt bardzo mi się tu podoba. To niepotrzebnie to postawiłem. To się wydawało dobrze, to jest niestety błędem. Dobra, spróbujmy na razie bez zbędnego narodzenia. Tak na razie nie będzie wybudowane, więc to było wtedy tak. I tu bym chciał. No właśnie, tu jest niestety problem pod tytułem, że tu jest nisko, to nad drogą nie przejdź. Co bym nie robił, tu nad drogą nie przejdzie, dlatego musimy tu sobie trochę tej drogi usunąć. Nie wysypała się gra, więc jest dobrze. Tu próbujemy tak. Chyba tak zrobiłem. Chyba tak, miało to więcej sensu. Ryzykujemy wyburzenie drogi. To też trochę kombinowałem, żeby to zrobić w miarę sensownie. Więc teraz prawdopodobnie to też będzie wymagało trochę kombinowania.
Animal Crossing. I to chyba robiliśmy tak. Robiłem. Tak blisko, bo miało to najwięcej sensu. I to chyba na tym skrzyżowaniu. Tak, na tym chyba skrzyżowaniu zrobiłem kolejne podłączenie. Dobra, na razie niech sobie to tak stoi. Bo musimy to podłączyć z powrotem. Oczywiście można byłoby tu zrobić kolejne skrzyżowanie, ale wolałbym tego uniknąć. O! Trochę tak mniej równo, ale będzie wszystko podłączone. Więc mnie to cieszy. Ten tu będzie żwir dodatkowy. No, elegancko. Teraz weźmy sobie biuro budowy kolei i ja chciałem wybudować to przepiękne biuro. Widzę, że tu już mi się zaczyna to wszystko układać prawie identycznie. I ono chyba było też właśnie tak. I oczywiście robimy sobie to dojście. I z tego co pamiętam, że jak zrobię tu podziemne przejście, to jeszcze będą mogli później docierać tu na pieszo, więc zaraz sobie też je zaplanujemy. Teraz jeszcze weźmiemy sobie z tego działu magazyn, nie to. Magazyn. Że taki na 400 ton buforowy wystarczy bez problemu. Może jednak odbity drogę lepiej jak najbliżej mieć. Tak, drogę lepiej bliżej. Pamiętam, że się jakoś udało przeciągnąć to. Trzeba tylko między którymi nogami ustalić. O, proszę bardzo. Tak. Tak. Tu w razie czego jeszcze można sobie zaplanować dworzec, ale ja myślę, że ja spróbuję właśnie zrobić tymi podziemnymi przejściami, bo tu jest naprawdę sporo miejsca. Odwrotnie tu i on chyba musi wychodzić za taśmociągiem. Już nawet tu przestawimy tu. Tu mam nadzieję, że oddłużenie będzie bezpieczne. Tryb podziemny. Czekajcie, czy to przejdzie tu droga tędy. Dobra, przejdzie. Okej. Wyjście do metra. Tak, zapominam, że jest już po aktualizacji ta gra i tu są całkiem sporo nowych rzeczy się dzieje. Robimy to ładnie, tak. Tak, i tu będziemy musieli jeszcze później zrobić przyłącze, jak tą drogę wybudują, ale żeby tej drogi za mocno nie szatkować, zostawimy to na razie tak. To biuro, zanim nam tu wybudują, to miną oczywiście wieki. Tu się biura przypisały, tu się biura też przypisały, więc elegancko. Tu się biura nie przypisały, bo nie powinny się przypisać, ale my je przypiszemy i dodamy do tego jeszcze wysoki priorytet. Co prawda nie stać nas specjalnie na za dużo maszyn, ale może coś tam uda się dokupić, coś co nas wspomoże. Betoniarnia pracuje, widzę, że możemy też przypisać naszym maszynom źródło asfaltu w naszej miejscowości. Bardzo mnie to cieszy. Więc nasze
No, wszystko to jest tak naprawdę z importowanych rzeczy. I muszę przez to wrócić do pomysłu z olejarnią. Z olejarnią, z rafinerią. To Cieszynek. Więc tu już mamy. Na pewno taki to jest i tak dużo taniej, jeżeli go przywozimy sami z zagranicy, znaczy to produkujemy z materiałów sami, niż jakbyśmy pewnie mieli go kupić, no ale nie zmienia to faktu, że jest to duże, teraz pewnie tej wody idzie dużo, ale dobra, nie ma z nią jeszcze problemu, więc tu nam do budowy jakoś ruszyły brakujące materiały, asfalt. Myślę, że asfalt niedługo przyjedzie, więc na razie się nie będziemy mieszać. Tu mamy nawet wszystko na biurze budowy, tylko maszyn nie ma. Więc dobrze, niech nam budują po zajezdni, o tym bardziej, że widzę, że już jedną koparkę przywożą. Tu już kawał drogi zrobiony. Tu też pozwolimy sobie przypisać biura budowy, skoro już jest dojazd. Budów się trochę zaczyna robić znowuż. Ale nie, ta lista jest tu przynajmniej na tej dosyć krótko, jak to wygląda. Jest trochę dłuższa, ale też nie jest ona przesadnie długa, więc spokojnie możemy przypisywać jakieś prace im. Z mieszkańcami nie, więc możemy sobie zaznaczyć, żeby też na kolejny blok budowali. Mogłem budować. Dobra, niech tam coś tu się dzieje. W ogóle musimy przejrzeć, jak tam sytuacja w naszych blokach. Baru i kościoła. Baru i kościoła. Czemu tam jeszcze? Baru i kościoła. My odpowiemy na wołanie ludu, zbudujemy im kościół, bo bar już budujemy. Pytanie, czy robić im kościół. Byśmy tu przy akademikach przyszłym zmieścili. O, czemu nie? Kościół. Nie jest za duży. To też jest za duży. Tu się nie chce zmieścić przy więzieniu, to żeby pasowało. Powiedz mi, na razie nie. Czy tak realnie dobrze byłoby gdzieś ten kościół cisnąć? Mogłem coś spróbować mniejszego wcisnąć, ale czy te budynki są? Ten jeszcze jakoś wygląda, ale... No, ten też jest ładnie, ale to trochę nie ten klimat. Jeżeli już to się właśnie. Jeżeli mam stawiać jakieś kościoły, no to. Ojej, to jakieś takie w miarę nowoczesne. Skoro mamy nowe osiedla, to. Tu na pewno jestem w stanie kościół wcisnąć, ale tu na razie. Nie wiem, czy jest taka potrzeba. To trochę mniejsze. No coś tu postawiłem pod spodem, co nie umożliwi. To jest jednego bloku? Nie, tam dużo bloków dostawiliśmy. Stworzyłem sobie specjalny sejm do takich rzeczy. Nazywa się Trakcie. Widzę, że się tu za dużo zburzyło. Ale to zaraz się nadrobi. Jeżeli on tu wejdzie. Tu
wejdzie, tylko trzeba te poprzerabiać ścieżki trochę. Będziemy musieli je chyba ręcznie odbudować, bo miasto za bardzo się odcięło. Jedno od drugiej strony, ale zaraz będziemy z tym walczyć. Ale... Tak, byłoby elegancko. Dołącz się. Nawet tak mi trochę drogi poskracało. Nie, to będzie kosztować 930 rubli, dobra, ja się nawet nie zastanawiam. A tu akademiki, uczelnia, tam jakieś budynki, bloki, to się nawet tu gdzieś ciśnie. Tutaj, że tu, ale tu ścieżka się niszczy. No tu mamy trochę tych budynków więcej, więc tam jest takie boczne osiedle, że tak powiem, ale można je właśnie tu rozbudować trochę, gdzieś coś można przemyśleć, więc jak zbudują ścieżki, to może pobudujemy ten kościół. Fajnie to nawet wyszło, ten układ drogowy, podoba mi się całkiem nieźle, znaczy chodnikowy. A tu mam, buduję powoli, coś tam się dzieje. Że ten etap, gdzie jest potrzebny tylko właśnie beton, żwir i tak beton, żwir i asfalt, to będą szły teraz trochę sprawniej. Zresztą wszystko jest gdzieś do odebrania w okolicy. Dopiero do biura budowy, tak. To pracuje, ale dobrze, niech pracuje sobie nad tym, nie ma tam wielkiego pośpiechu. Czy mi się uda to jakoś ładnie podłączyć? No to tak sobie zadowolony zrobiłem, wtedy w miarę wyszło, ale nie znaczy, że teraz musi wyjść. Dobra. Ale dobra. Nie będzie tu mniejszych problemów później z jakimś w miarę sensownym wyprowadzeniem tego. Mam nadzieję, że się nie mylę. Ale teraz jakoś tak nie mam za bardzo wędy, jak to podłączyć, więc na spokojnie. Tu coś przywieźli. Asfalt. A beton teraz przywiózł. Kęsko w sumie to też nie zbudują. No, jakieś biuro się za to wzięło, więc jest ok. No tu już jest asfalt i beton. Jeszcze przywiozą żwir, to nawet już wiozą. Zakończy nam się jakiś tam etap. Tego na pewno na razie nie będziemy budować, tak samo jak na razie nie budujemy tego, bo to beton, żwir i asfalt, czyli materiały, które mamy dostępne, ale trochę szkoda mi na nie energii. Co pomyślałem o jednym. My tu jesteśmy w stanie, ale to musi być bez przyciągania. Jakoś w miarę sensownie. Drogę poprowadzić. Jesteśmy. Tu sobie dołożymy jeszcze taki fragmencik. Z tych dwóch bloków bez problemu będzie dojście tu w przyszłości, więc będzie to sprawa jasna.
Czy my coś tu możemy podziałać? O, bardzo dobrze, zaczynamy mieć nadmiar ropy. Zawsze też można jakieś proste busiki, zanim koleją jakieś centrum dystrybucyjne, trochę nadmiar wywozić ciężarówkami. Baraharat. Przenieśmy się na chwilę do Baraharat. Tam niech się budują. A my przemyślmy, jak my chcemy tu zaplanować chociażby wstępnie. Na przykład nie, tak nie ma sensu. O. To się stawia po to, żeby to było naprzeciwko tego. Dzięki temu tu można postawić bardzo ładny magazyn. No, nie taki. Ten jest jako przejściowy, moim zdaniem, idealny. Nie za daleko, żeby było łatwo łączyć. Teraz naprzeciwko kolejny. Połączenie oczywiście jest zbędne. Już tyle razy ten układ projektowałem, że zaczyna mi on wychodzić od ręki. To jest kopalnia węgla. Okej. To nie dla kopalni węgla go robiłem, ale myślę, że dla kopalni węgla pójdzie równie lekko. Co my tu mieliśmy w paliwach kopalnych? O. Zakład przerówki rudy węgla. Jak to ma wejście? No trochę gorzej z wejściami niż do rudy żelaza. Jednak on by chciał. No to zadowolony z siebie zacząłem to budować. To wcale może nie być tak łatwo. Znaczy mam już pomysł, jak to naprawić. Więc bo pamiętać trzeba, że możemy budynki odbijać. Wydaje mi się, że tu właśnie w drugą stronę będzie dobrym rozwiązaniem. Myślę, że spróbować nie zaszkodzi. 66, 65, 65, 66, czyli w tym miejscu w ogóle jeszcze taką nie najgorszą kopalnię by się drugą, trzecią dało wstawić, ale myślę, że na tym etapie nie ma takiej potrzeby, więc bierzemy się za system. Nasz tak. Tym się dziwnie buduje teraz odwrotnie. To odrobinę odbite. Zobaczymy, czy ja dobrze myślę, że to wyjdzie tak, jak bym chciał. Czy tylko mi się tak wydaje, więc tu byłoby to. I teraz w paliwach kopalnych zakład przeróbki. No może iść tak nawet, ale nie podoba mi się to. Tak. Jakby szło tak. W sumie chyba nie będzie źle. Warunkiem są drogi tak naprawdę, czy... Tak.
No sobie oczywiście jakiś tam wjazd można w ten sposób zaplanować. Tu mamy ścieżki i tu mamy ścieżki i... Możemy tak tu zaplanować z tej strony dworzec jakiś tam kolejowy, tak? Znaczy jakiś kolejowy, który on będzie tu wysadzał pasażerów w przyszłości. Tu jesteśmy w stanie... Aha, bo jeszcze nie ma wszystkich budynków. Nie są potrzebne. Ale to już jest... niezły zarys tego, jak to by miało wyglądać. Tu. Jakiś tam... wyjście w dobrym kierunku jest jak najbardziej. I magazyn, taki potężny magazyn w tym momencie stawiamy też. Droga jest we właściwym kierunku. Ja myślę, że nawet tylko lekko przesunięte, żeby była możliwość zbudowania tego bez problemu. Tu raczej główna droga w ten sposób, tu coś takiego, tu możemy też sobie iść w tamtą stronę w przyszłości, a tu możemy sobie pozwolić na stację, gdzie jest ta stacja, w torach kolejowych na pewno jest ładunki, stacja załadunkowa. Bez wyładunku. Okej. I... nawet nie będzie problemów. I... no na razie ją sobie tak postawimy jako zarys. Tak samo jakąś stację. Też ta, co mamy tam. No myślę, że... w momencie tego typu też stacja gdzieś tu, tak widziałem, że tory bez problemu tak idzie wyprowadzić w różnych kierunkach, więc mamy tu oczywiście we wstępnym zarysie, ale tak. To w jednej linii jest tu. Można by go nawet pchnąć tą stację, żeby to ładnie wyglądało. O. Tak do tyłu, żeby było dostęp tu, żeby było dostęp tu. Tylko nie pamiętam, czy do takiej dużej kopalni nie będzie potrzeba dwóch takich. No to wtedy... wtedy dobra, wtedy jest sobie w sumie, nie przemyślałem tego, dobra, na razie i tak nie wiadomo, czy będziemy mieli tyle ludzi, ale w razie czego, tu się myślę, że jakoś idzie to zaprojektować tak, żeby były dwie. Na razie to sobie i tak zostawiamy w występnym jakimś tam projekcie, nikt tu nic nie będzie budował. Była bardziej kwestia przemyślenia i przeczekania, żeby zobaczyć, co się nam tu będzie działo. Tu? Dobra. Ja tu się nie doczekam, żeby takie tą też drogę zrobić. Ja tu nie będę czekał wieków, aż oni nam to porobią. Tu przypiszemy biura powoli, żeby działały. No to krok budowy kolei może nie będzie jakimś tam bardzo ważnym dla nas elementem, ale jednak dobrze by było, gdyby to powoli powstawało. A tu biuro budowy chyba nie ma jednak tak dużo roboty. No dobra, dużo jest, ale
myślę, że opanują. No tu, aha, no tu chodniki już powoli budują, więc myślę, że będzie sytuacja bardzo dobra. 500, też 500. Warto tą wodę co jakiś czas sprawdzić. O, tu się ten etap dzieje bardzo ładnie. Żwir też już dowożony. Niedużo tego żwiru przywieźć jako taką ciężarówkę. Jakieś problemy ze żwirem? No właśnie, nie. Nie wiadomo, co się wydarzyło, że tak mało tego żwiru przywiózł, no ale widocznie takie polecenie miał. Ach, tylko 5% miał żwiru załadować. To ciekawe, biorąc pod uwagę, że jeśli 24 tony brakują. Aha, może gra policzyła. Ten jedzie gdzie indziej. Ten jedzie tu. O, 25 ton, tak gra wyliczyła, chyba, że one w odwrotnej kolejności przyjechały. I dlatego to tak śmiesznie wyglądało. Widzę, bardzo jestem zadowolony, że to wszystko działa jak trzeba. Że nie możemy. Możemy. Muszę zaplanować w końcu tą te elementy. No, cementu może jeszcze nie, ale chociaż asfalt i paliwo własne, no to już będzie jakiś tam niewielki sukces. W międzyczasie turystów sprowadzimy, tak jak widzę, 15 tysięcy. Przy turystach będziemy trochę więcej do tyłu. Ale na 15 tysięcy na turystach, no jest szansa, że uda się zarobić, więc no, będzie można popróbować. 21 tysięcy za prąd zarobiliśmy, to bardzo dobry pieniądz jest. Więc jeżeli by się udało ograniczyć zakup paliwa, wprowadzić turystów, no to jest szansa na jakieś niewielkie zarobki. Co prawda to jeszcze daleka droga do tego, ale jeżeli byśmy byli chociaż nad kreską w miesiącu, nawet mało, to już jest duży sukces i pole do rozwoju. Nie, dziękuję za oglądanie odcinka. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji kanału, a także do pisania komentarzy. A teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.